Oszustwa, tak? To jest to, że, ludzie, że telefony dzwonią już w sposób automatyczny. Przekręt afrykański już, już jest jakby stary. No. Najbardziej powinien uważać ten klient końcowy, który wykonuje, dokonuje transakcji w internecie. Próbuje legalnego włamania do systemu, tak? Zabezpieczają sobie, kupują firewalla za duże pieniądze, zatrudniają odpowiednich specjalistów i tak dalej, tak dalej. Po czym okazuje się, że pani księgowa wychodzi do domu i ma laptopa z niezaszyfrowanym dyskiem, tak? FBI w Stanach Zjednoczonych ma pod poważne kłopoty. W Europie już teraz mamy też coraz większe poważne kłopoty związane z ransomware. Nawet wystarczyłoby jedną zasadę taką zastosować w swoim życiu. Dzisiejszą rozmowę poprowadzi Paweł Dołhańczuk, a jego gościem jest Paweł Hordyński, ekspert do spraw Cyber Security, właściciel firmy IT Develop. Naszymi partnerami są Park naukowo-technologiczny w Opolu miejsce łączące biznes i naukę Reverse Art, projekty graficzne, identyfikacja wizualna, skład DTP, draskowski, realizacja zdjęć i nagrań wideo, kominki zduńskie, najlepsze kominki akumulacyjne i tradycyjne, Eko źródła komfortowe, ekonomiczne i niezależne ogrzewanie dla Twojego domu. Linki do strony naszych partnerów znajdziecie w opisie tego filmu. Gotowi? Czas na małą rozgrzewkę. Jedna ostatnio, którą czytałem, Me metoda Wima -Hoffa. Żona i Robert Lewandowski. Skrupulatność, odwaga i konsekwencja. No, na pewno bym sobie doradził, żebym żył zgodnie z, ze swoim charakterem, zgodnie ze sobą. przede wszystkim efekty, efekty swojej pracy to, to jest podstawowa motywacja moja. Szkoła na pewno nie uczy życia, a przede wszystkim biznesu to już w ogóle to na pewno nie. Na pewno wszystkie kompetencje związane z IT to jest na pewno przyszłość, co bym mógł innego powiedzieć, natomiast jeszcze myślę, że takie, taką rzeczą jest wszechstronność, która teraz dość mocno zanika. Na pewno nauczyłem się podnosić po porażkach, konsekwencji, no i ekonomii. No bo to... Sport, medytacja i oddychanie. Na pewno mogę... No, może nie nawyki, ale yy, rzeczy to są używki, kobiety. Witaj, Pawle. Fajnie, że udało nam się spotkać, ponieważ mamy, wydaje się, taki bardzo ciekawy temat, na który chcielibyśmy porozmawiać, czyli cyberbezpieczeństwo. Coś, co wydaje mi się, że jest na topie, coś, na co wiele ludzi nie zwraca uwagi, a myślę, że powinno. Także dzięki, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dzięki również, cieszę się, że mogę z wami porozmawiać. Że mogę z Tobą tutaj uczestniczyć w spotkaniu. I owszem, cyberbezpieczeństwo to jest taki temat teraz na topie, i, i faktycznie ludzie nie pamiętają o tym, że powinni strzec swoje dane i może to mieć bardzo negatywne konsekwencje. Mhm. To na początku takie mam myślę dosyć prowokacyjne, ponieważ bardzo ogólne pytanie: jakich zasad cyberbezpieczeństwa należy przestrzegać? D no to, to pytanie to wymagałoby tak naprawdę dość bardzo szerokiej odpowiedzi, nawet można by było na podstawie tego pytania książkę napisać, albo nie jedną książkę. Natomiast ja bym sugerował, żeby to jakby tak skrócić, żebyśmy byli w stanie o tym porozmawiać i myślę, że nawet wystarczyłoby jedną zasadę taką zastosować w swoim życiu. Jest to jest zasada ograniczonego zaufania, dosłownie to samo, co mamy na drodze w komunikacji. No, nigdy nie wiemy, czy ktoś nam nie wyjedzie z boku, tak? i dlatego staramy się mieć oczy dookoła głowy. I tutaj jest dokładnie to samo, tak? Jakby no, musimy wiedzieć, że cyberbezpieczeństwo, ogólnie systemy informatyczne nam towarzyszą praktycznie cały czas. Tak? Możemy robić przelewy, możemy kupować rzeczy na Allegro, na w innych sklepach internetowych możemy wchodzić na wszelkiego rodzaju serwisy, jest mnóstwo mikropłatności, wszędzie jest gotówka, tak naprawdę wszędzie są, wszędzie są te płatności, wszędzie możemy, możemy zapłacić, przelać pieniążki. No i tam też, gdzie są pieniądze, to jak zwykle czyhają na nas przestępcy, którzy chcą te pieniądze sobie przywłaszczyć. No i tutaj zasada ograniczonego zaufania no, polega na tym, żeby. Jednym słowem, nie dać się nabrać. tak, A jakby nabrać się możemy na, na wiele różnych sztuczek, którzy, który, które y, są przygotowane przez przestępców. I ta zasada to jest moim zdaniem podstawa, ale żeby się do niej zastosować, to musimy mieć jakąkolwiek wiedzę na ten temat, co może się wydarzyć. tak, Może być to na przykład kradzież. Y, z banku, tak? mogą nam wypłacić pieniążki mając dostęp do naszego konta bankowego. No i teraz jak to, jak, jak to się może wydarzyć? Także musimy mieć trochę wiedzy na ten temat. Także to, to jest jakby podstawowa zasada, którą bym zasugerował, tak? czyli myślenie o tym co robimy, nieufanie jakimś nieznajomym mailom, jakimś telefonom, teraz, teraz jest bardzo popularne to, że dzwonią, no nawet Mało tego, naj, 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 najciekawszy taki, tak, taki sposób teraz oszustwa, tak? to jest to, że, ludzie, że telefony dzwonią już w sposób automatyczny. Nie wiem, czy, nie wiem czy, czy zdarzyło ci się odebrać telefon. Znaczy odebrać nie, natomiast bardzo często zdarzają mi się sytuacje, że dzwonią jakieś numery telefonów gdzieś z jakichś krajów afrykańskich. Z Sierra Leone, coś takiego. Także to zdarza się faktycznie dosyć często. To Ten tak zwany przekrę, przekręt afrykański już, już jest jakby stary. No. W technologiach cyfrowych, no, coś, co jest ma rok, czy dwa, czy pięć, to już jest przeżytek, tak? Natomiast jeżeli nie, nie miałeś takiego telefonu, to, to na, pewno, na pewno któregoś dnia będziesz miał, jak, jak to zadzwoni do ciebie robot. Oczywiście może to być legalna sytuacja, w której nie wiem, sprzedają fotowoltaikę, na przykład, to, to teraz jest bardzo popularne. Jak zaczniesz temu robotowi zadawać dziwne pytania, no to on będzie szczuł, że on nie jest w stanie ci odpowiedzieć. Natomiast no, sposób wykonania tego jest bardzo ciekawy, bardzo fajnie. Te, te, ta sztuczna inteligencja zaczęła fajnie funkcjonować. Natomiast to też można wykorzystać do oszustwa, tak? No bo teraz, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Twoje dane zostaną skradzione z jakiegoś systemu informatycznego, e, żeby wiedzieć, czy tak się stało, możesz sobie tam, możesz sobie wejść na stronę, którą polecam, haveibeenpound.com, wpiszesz swój adres e-mail i wiesz, w których wyciekach danych, na przykład kradzież danych z Morele, bądź z, bądź z My Fitness Pala, też taki popularny. Tam, jeżeli doszło do takiej kradzieży danych, no to przestępcy mają twoje dane osobowe, tak? Imię, nazwisko, mail, no wszystko, co tam w systemie było. No więc łatwo jest im skonstruować, Jakąś wiadomość, która w jakiś sposób spowoduje, że ty uwierzysz w to, że ktoś dzwoni z czymś wiarygodnym, tak? no bo wskaże jakieś informacje, które za pomocą tego wycieku udało im się pobrać. Tak? No i w tym momencie no, takie, taka, taka wiadomość do ciebie trafia, no, odbierasz to w telefonie, odbierasz te, telefon i widzisz taką, e, słyszysz taką informację, bądź odbierasz maila w telefonie, bądź odbierasz sms'a. No i w jakiś sprytny sposób spreparowana taka wiadomość powoduje, że zaczynasz jej ufać, no i, i wysyłasz na przykład mikropłatność 3 zł za to, że e, paczka zostanie jutro do ciebie dostarczona, a u kuriera niby zabrakło 3 złotych akurat. No wiele ludzi pomyśli, że to no co, 3 zł, no co to takiego, tak? No i, no i na zasadzie masowych wiadomości hakerzy zarabiają dużo pieniędzy. Mhm. Te linki, o których Paweł wspomniał, oczywiście, znajdą się w opisie filmu pod spodem. Teraz mam pytanie odnośnie e-commerce, ponieważ jest to gigantyczny rynek. Tak? Dzisiaj dowiedziałem się, że samych sklepów na Allegro jest bodajże 150 tysięcy, tak? więc coraz więcej tych osób z takich platform. Ucieka i zakłada swoje sklepy e-commerce. Natomiast moje pytanie jest takie: jak skutecznie zabezpieczyć dane klientów, którzy w danym sklepie kupują produkty? No to, to jest też dość, dość rozległe zagadnienie, bo teraz musieliśmy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Czy na przykład korzystamy z gotowej platformy chmurowej, która. i tutaj jakby... czy to jest chyba najpopularniejsza opcja? Nie? No i to, także... tu w tym momencie, jakby o bezpieczeństwo, jakby specjalnie nie musimy dbać, bo. Na tym polega właśnie usługa sasowa, chmurowa, która po, powoduje tyle, że, że dostawca tej usługi już stara się dbać o te, o, o, o te zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Natomiast są sytuacje, w których no, nie korzystamy z publicznej chmury, tylko z prywatnej, i, i instalujemy sami oprogramowanie sklepu, czy sami, czy za pomocą jakiegoś informatyka, którego mamy. Czy jakiegoś programisty, który nam pomaga to stworzyć. No i teraz tutaj trzeba by było się zastanowić nad wieloma zagadnieniami Ty, od, od tego, w jaki sposób te dane są przechowywane, po, po kto budował ten system, po to, jak ta infrastruktura, na której to leży, jest zbudowana. Jeszcze jak te dane będą przed, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak te dane będą przetwarzane, tak? czy, czy to tylko tam w chmurze. Czy też może będziemy te zamówienia ściągać do swojego komputera i tam przetwarzać? Czy tylko jednorazowo, czy może masowo, czy będziemy to trzymać na komputerze, czy będziemy to kasować? W jaki sposób to powinniśmy kasować, i tak dalej. Więc jest tak naprawdę mnóstwo pytań, które się które za tym, za tym idą. Tak? Także to jest dość, dość mocne rozległe zagadnienie. I myślę, że, że raczej. Musielibyśmy powierzyć to specjaliście, który jest w stanie nam w tym zakresie pomóc. Tak? Kompetencje się tak rozbiły w tym momencie. Osobno są programiści, osobno są specjaliści od sieci, osobno jest informatyk serwisant, który serwisuje komputery i tak dalej. Tych kompetencji jest tak dużo i każdy się specjalizuje w swojej dziedzinie, ponieważ ta wiedza bardzo szybko, dynamicznie rośnie. Nie, nie jesteśmy w stanie posiadać, być na tyle wszechstronnym, żeby posiadać wszelką wiedzę. Dlatego, e, dlatego mówiłem o tej wszechstronności, bo teraz to, jakby to zanika. Tak? Mm. E, natomiast e, tak, jak, tak jak tutaj rozmawiamy, to to, to jest raczej zagadnienie dla, dla specjalisty, dla, dla kogoś, kogo zatrudnimy do tego, dla nie wiem, zewnętrznej firmy, to, to, to już tam zależy jak. ten. Natomiast jeszcze to, co mówiłem wcześniej na samym początku, jeżeli powierzamy, jeżeli przetwarzamy dane w chmurze, jest to w formie usługi, czyli na przykład strzelam, wykupujemy sobie sklep internetowy, nie chcę tu reklamować, ale no, 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 może nie wiem, niech to będzie shopper, tak. No, wykupujemy w chmurze i tam to ci właściciele tego serwisu, tego, który udostępnia te te sklepy, no to, to on, on dba o to, żeby te wszystkie dane były tam bezpieczne, więc to jest takie rozwiązanie dosyć komfortowe dla przedsiębiorcy, bo on powierza, e, powierza dane firmie, która się tym zajmuje i się w tym specjalizuje i to oni powinni zadbać o to, żeby zatrudnić specjalistów od cyber security, żeby tą infrastrukturę zabezpieczyć, tak żeby klient docelowy, który jest tylko no, tylko ja, właścicielem sklepu internetowego i on chce tą usługę w jak najlepszej jakości przekazać swojemu klientowi. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu, oczywiście, nie tylko to, że my musimy te dane zabezpieczać, bo można, można sobie prosto wytłumaczyć, tak są banki, które bardzo rzadko wpadają na jakieś, jakimś tam totalnym błędzie, gdzie, gdzie pieniądze znikają z konta, właściwie to się prawie nie zdarza, tak? no mają super Superdziały właśnie Cyber Security, i oni to e, strzegą tego jak oka w głowie, tak jak sejfu, no bo tam są pieniążki. E, I teraz ale pieniądze i tak znikają skąd. Więc jak, jak to się dzieje? No bo, bo skakować kogoś można u, u jego na jego prywatnym komputerze, czy można klienta docelowego oszukać. I tak się najczęściej zdarza. I to właściwie użytkownicy internetu powinni uważać, a nie właściciele. E-commerce'u, chociaż oni też powinni, ale najbardziej powinien uważać ten klient końcowy, który wykonuje, dokonuje transakcji w internecie. Mhm. Okej, okay, ale właśnie jeżeli już jesteśmy przy, przy e-commerce, co w sytuacji, kiedy no jednak te dane klientów wyciekną, tak? no nie udało się tego w jakiś sposób zabezpieczyć, co wtedy? Jaka jest procedura? No, wtedy mamy poważne problemy, to na pewno. Procedura. Jako taka procedura powinna być sformalizowana, w, każda firma powinna mieć sformalizowaną swoją procedurę, co wtedy należy w, zrobić. Ogólnie na pewno, na pewno trzeba zrobić tak, działania tak zwane Incident Response, czyli zareagować na to wydarzenie, zatrudnić osobne odpowiednie właśnie osoby, które czy tam mając zatrudnione te osoby z, z, z IT no to na zasadzie wydrążenia tego zrozumienia co się wydarzyło tak? musimy, musimy tą tą sytuację rozłożyć na czynniki pierwsze i tak jak e, tak jak e, w starszego rodzaju w e, przekrętach na zasadzie nie wiem włamania do banku no to, to tak samo przyjeżdżali tam detektywi którzy to badali no tutaj są tacy detektywi w formie informatyków którzy są, specjalizują się w cybersecurity i w takim właśnie wydarzeniu incident response czyli oni reagują na konkretne mają taki zespół, który reaguje ko na konkretne wydarzenie i bada tą sytuację. To od strony jakby informatycznej. Natomiast jest jeszcze ta kwestia cała proceduralna, tak? co my powinniśmy zrobić względem RODO? Co my powinniśmy zrobić względem e, naszych regulaminów, którzy, które mamy w sklepach i tak dalej. No tutaj raczej to są kwestie pra dla prawników, dla, e, dla właśnie specjalistów od RODO, dla tych, dla tych, którzy się zajmują tymi procedurami, tymi rzeczami, które są na papierkach. E no tak bym to, czy jakby dwie drogi są, tak. Ta faktyczne dochodzenie, co się wydarzyło, no oczywiście e, zgłoszenie do odpowiednich podmiotów, no i e, bo często to się wiąże też ze zgłoszeniem na policję. E, zachęcam do tego, żeby, żeby z, na pewno to zgłaszać, tak, jeżeli ta, takie rzeczy mają miejsce, no bo jeżeli tego nie będziemy robić, no to, to tak jakbyśmy przymykali trochę oko na to. E, policja już jest coraz lepsza w tym, no może jeszcze, jeszcze nie są, no, no, po raz rozwijają się w tym kierunku na pewno i to jest przyszłość. Za chwilę będą musieli, bo nie będzie nikt robił przekrętu na, na, na że tak powiem, staruszkę, tak jak to, to kiedyś się mówiło. Natomiast będą, będzie więcej takich sytuacji, w których e, są e, używane technologie teleinformatyczne do tego, żeby ukraść, nie wiem, kilkaset tysięcy złotych. E, też, się, też się zdarzają, też, że tak powiem, kontynuacją tego. Na staruszkę, jakby no jest, są, są takie same sytuacje, tylko związane z nie wiem, te, telefonem. Dzień dobry, chcemy pani pomóc. Dojdzie do ataku cybernetycznego, proszę nam przelać 650 tysięcy. My pani to oddamy po zaraz po ataku. No i się okazuje, że kobieta przelewa, kobieta czy mężczyzna w starszym wieku przelewa te pieniądze, bo, bo liczy na to, że to jest policja. Tak? Więc tak to. W tak to mniej więcej wygląda z mojej perspektywy. Ok, a teraz troszeczkę jakby już odchodząc od e-commerce, e, sytuacja z zatrudnieniem pracownika. Jak wdrożyć pracownika, który będzie miał dostęp właśnie do danych klientów? Na pierwsze, pierwsza sprawa, którą powinna zaoferować za, za taka firma e-commerce'owa, czy nie e-commerce, obojętne, ktoś kto przetwarza dane osobowe, uważam, że szkolenie, Podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji powinno być udostępnione dla każdej takiej osoby. Tam, tam po prostu można się dowiedzieć, w jaki sposób, żeby posiąść tą po prostu podstawową wiedzę na temat tego, jakie rzeczy mogą się wydarzyć w internecie. I to jest tyle. Musimy wiedzieć, jak korzystamy z tych stron internetowych, w jaki sposób się poruszać, które linki mogą być dla nas nieprzyjemne, w jaki sposób działa przeglądarka internetowa, co to są te. Zielone kłódeczki tam z certyfikatem SSL. Po co to jest, jak to działa, jak to funkcjonuje? Jak posiędziemy taką podstawową wiedzę, plus informacje, jak te rzeczy są wykorzystywane przez przestępców, no to już jest pierwsza dobra droga do tego, żeby się przed tym uchronić. Mhm. Okej, okay, a teraz odnośnie jeszcze ekspertów do spraw właśnie cyberbezpieczeństwa. Z Twojej perspektywy, lepiej e, zatrudnić takiego eksperta? Czy jednak nawiązać współpracę z firmą IT, która będzie te, te kwestie gdzieś tam ogarniała, tak, W firmie. Wiadomo, że jakby budżet pewnie jest, jest różny i to wszystko zależy od tego, czy firma jest no, duża, czy nie. Tak, i czy jest w stanie sobie zatrudnić firmę, czy zatrudnić pracu, takiego pracownika, czy lepiej e, na przykład e, wykorzystać do tego firmę zewnętrzną. Jak to wygląda z Twojej strony? Czy to, to, jest, jakby, to jest jakby też, to można powiedzieć, że to, jest, to zależy, tak? Są sytuacje, w których rozwiązania są hybrydowe. Czasami zatrudnia się specjalistów, którzy na przykład do testów penetracyjnych, którzy testy penetracyjne to są takie e, jakby testowanie od strony hakera, czyli przychodzi specjalista od te, testów penetracyjnych i próbuje legalnego włamania do systemu. Tak? Mhm. Czyli jakby próbuje się włamać do systemu, bo to jest taka metodyka, która pozwala nam wyciągnąć... E, Potencjalne dziury w systemie, tak? potencjalne słabe miejsca systemu. I na przykład takich specjalistów zatrudnia jako zewnętrzną firmę, bo, bo takiego, takich specjalistów jest bardzo trudno, jest ich bardzo mało. Natomiast y, mają też lo, y, u siebie lokalnie administratora sieciowego, który też zajmuje się bezpieczeństwem ich sieci informatycznej. Więc jakby czy lepiej tak, czy tak, no nie, 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 ja, moim zdaniem, to zależy od konkretnej, konkretnego przypadku, konkretnej sytuacji, i co chcemy. Osiągnąć, no, bo, to, bo to, to jest szeroki temat. Nie, nie uważam, że lepiej. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Je, czasami dobrze jest mieć takiego y, specjalistę na pokładzie, czasami y, może się zdarzyć, że, że jest rozwiązanie hybrydowe, czyli czasami dotrudniamy i tak kogoś mamy na miejscu, a czasami może być tak, że faktycznie jest to tylko firma zewnętrzna. Mm -hmm. Okej. Okay, y Sytuacja, która może mieć miejsce w przypadku zarówno przedsiębiorców, jak i po prostu osób y, m, prywatnych, czyli zgubienie albo kradzież na przykład laptopa. I pytanie, jak się przed tym zabezpieczyć, tak? E, jaka w Twojej ocenie powinna być procedura? To jest bardzo ważny temat, to jest bardzo dobre pytanie, y, bo faktycznie tak, do takiej sytuacji może dojść i o tym często bardzo firmy za, zapominają. Zabezpieczają sobie, kupują firewalla za duże pieniądze, zatrudniają odpowiednich specjalistów itd., itd. Po czym okazuje się, że Pani księgowa wychodzi do domu i ma laptopa z niezaszyfrowanym dyskiem, tak? Takie sytuacje mają miejsce i się zdarzają no i teraz coś, co zrobić właśnie jak, jak ten laptop został skradziony. I tutaj to już jest, jak już tak się stało i faktycznie ten dysk nie jest tam zaszyfrowany, no to zaczyna się robić problem, bo wszystkie na przykład zwykłe hasła zapisywane w przeglądarce, tak? no to to wszystko wycieka. Tak? Więc jakby, przepraszam, procedurą byłoby, na pewno częścią procedury byłoby wymiana, zmiana wszystkich haseł, które, które ustawiłem sobie w różnych systemach informatycznych, A jak wiemy teraz tego jest bardzo dużo, tak? Ile masz kont, do których się logujesz? No, na palcach chyba nie policzę. No, no właśnie, i teraz weź to wszystko... Wykonaj zmianę, dokonaj zmiany haseł na wszystkich e, tych serwisach. No to to jest kłopot. Tak? Dlatego raczej trzeba myśleć wcześniej, tak? trzeba myśleć prewencyjnie. Starać się zrobić tak, żeby jak dojdzie do takich sytuacji, no to trudno. No, zgubiliśmy laptopa, jesteśmy tam na minusie 3-4 tysiące, tak w zależności od tego, jaki to jest laptop. No, tak powiem, mówię średnio, średnią wartość. E, natomiast y, no, tru, bo zapominamy o tym, zgłaszamy incydent. W każda firma powinna posiadać taki, taki rejestr incydentów, wpisuje to jako incydent i, i o sprawie zapomina, tak? Mhm. Natomiast tak możemy zrobić wtedy, kiedy mamy ten komputer odpowiednio zabezpieczony. E, jeszcze tak naprawdę my powinniśmy, jako przedsiębiorcy, powinniśmy udowodnić, że ten laptop był faktycznie zaszyfrowany. I bardzo dużo e, jest takich możliwości już za pomocą na, tych najnowszych systemów antywirusowych, które one posiadają. Taki panel do logowania, i tam posiadają raport z tego, czy ten, czy ten komputer przed kradzieżą faktycznie miał e, dysk w postaci zaszyfrowanej. No i wtedy, wtedy wszystko jest ok. Jesteśmy w stanie to udowodnić, pisujemy to do książki incydentów, sprawa jest zamknięta. Natomiast gorszy scenariusz jest taki, że nigdy o tym nie myśleliśmy, i dzisiaj nam dochodzi do, do kradzieży takiego komputera tam e, hasła praktycznie żadnego. Do Windowsa można się dostać wpisując 1, 2, 3, tak? A w przeglądarkach wszystkie hasła do wszystkich serwisów internetowych włącznie z jakimiś bankami, tak? no, no to tu już się zaczyna problem i tak naprawdę tutaj z re realnej procedury na ten moment takiej krokowej nie jestem w stanie opisać, bo to by trzeba było się zbadać konkretny przypadek. Mhm. A teraz druga sytuacja, która też może dotyczyć tak na sprawy każdego na co dzień. Czyli korespondencja mailowa, jak zwrócić uwagę? Na co zwrócić uwagę, dostając korespondencję mailową, ponieważ no, czyha tam też dużo niebezpieczeństwa. Oczywiście, możemy dostać tak naprawdę spreparowaną wiadomość, która e, namawia nas do kliknięcia linka, który to z kolei e, przeniesie nas na stronę logowania do banku. Tak? Czyli na zasadzie dzień dobry, tutaj wasz szanowny bank i prosimy Was o zmianę hasła. No i dostajecie linka, tak? Trzeba w tego linka kliknąć. Jak wchodzimy, to widzimy stronę banku identyczną, praktycznie, tak? Jedyne co się różni, to jedna literka w domenie. Tak, czyli jak mamy tam przykładowo www.bank.pl, to tak mamy www.b4ank.pl. Tak? Czyli jedna, jedna cyferka czy jedna literka tam się różni, albo jest bank1.pl. Tak? No i wtedy w tym momencie jesteśmy kierowani na stronę hakera, to jest tak zwany phishing, czyli wyłuż, wyłudzenie danych i, i tam wpisujemy, podajemy swój login i hasło do banku, no a te, te, ten login i hasło nie, nie jest przekierowywane na stronę banku, tylko do przestępcy. No i teraz tutaj też jest mnóstwo jakby zagadnień z tym związanych i tutaj jest ta zasada, o której mówiłem, czyli zasada ograniczonego zaufania. No trzeba, e, trzeba na te maile zwracać uwagę, no zastanowić się, czy, czy faktycznie taka wiadomość mogła mieć miejsce. Przykład wiadomości przychodzących z ZUS-u. Informacja z zus -u. a z ZUS-u nie przychodzą informacje żadne, nie wysyła, ZUS nie wysyła maili, tak? Więc tutaj trzeba po prostu realnie przemyśleć co to za wiadomość, jaki jest nadawca, czy na pewno domena, z której wysyła się zgadza, tak? czy, to jest, czy to jest faktycznie ta domena, od której oczekujemy na wiadomość, czy taka wiadomość mogła do nas faktycznie trafić, czy to jest sytuacja realna, czy, czy, czy może to być oszustwo. Zawsze możemy wykonać telefon do takiego operatora, czy do banku, czy do ZUS-u, czy do dowolnej innej instytucji, która do nas wysyła i zapytać się, czy miało miejsce wysłanie takiego. Takiej wiadomości. Tak? No plus, oczywiście, trzeba mieć czujność, o, na co się klika, jakie tam są linki, te linki, te linki można na, na nie spojrzeć, można tylko najechać, zobaczyć sobie w Pasku, co to za e, domena jest, co tam jest wpisane, mhm. jakie tam są informacje, co możemy z tego wywnioskować. A jak nie jesteśmy pewni, to lepiej tego nie ruszać. Mhm. Okej, okay. wspomniałeś o kilku zagrożeniach, które czyhają tak na nową sprawę w sieci i nie tylko. Natomiast chciałem się dowiedzieć od Ciebie, jakie w Twojej ocenie są w tym momencie takie największe zagrożenia, które czyhają w sieci? Największe z perspektywy przedsiębiorcy, na pewno to jest taki jeden z naj, najbardziej globalnych problemów to jest ransomware. Nie wiem, czy się a czy nazwa mi coś mówi, natomiast jakbyś mógł rozwinąć troszeczkę? No, każdy gdzieś kiedyś słyszał. Ransom to jest okup, a where to jest oprogramowanie, czyli jakby oprogramowanie, które wyłudza okup. No, najprostszy przykład to jest taki, że no właśnie otwieramy sobie wiadomość e-mail, w której jest jakiś link, przechodzimy. Te, na stronie internetowej yy, wy, wykorzystują dziurę, dziurę tak brzydko mówiąc, czyli lukę w zabezpieczeniach, w systemie informatycznym, który posiadasz i infekuje ci to komputer. Infekcja powoduje zaszyfrowanie wszystkich danych na komputerze i po restarcie komputera pojawia się ekran blokujący możliwość zrobienia czegokolwiek. No i podaje informację, proszę o wpłacenie na przykład trzech Bitcoinów na konto podane numer konta. W razie wpłaty wyślemy klucz do odszyfrowania. Twoich danych. No i teraz można sobie łatwo wyobrazić, co się stanie w momencie, kiedy na tym komputerze są dane księgowe z 10 lat firmy X. Tak? I poważny, duży kłopot. Tak? Dane klientów, zamówienia, serce systemu, jakaś baza danych poważna itd. i tak dalej. I rano przychodzą do firmy, pracownicy się zorientują, że nie mogą pracować, po prostu nie są w stanie funkcjonować. Firma stoi. No i w tym momencie pojawia się gigantyczny problem, z którym się spotykamy bardzo często. To jest tylko jakby taki najprostsza forma tego wirusa. Te wirusy też potrafią w bardziej wyrafinowanej formie kraść dane, czyli część danych wykradają. Straszą duże korporacje, wpadają na tym. Straszą firmy, olbrzymie korporacje, że wydamy dane osobowe użytkowników. A zaatakowali tak policję nowojorską, zaatakowali mnóstwo różnych innych instytucji, przepraszam, waszyngtońską. FBI w Stanach Zjednoczonych ma pod poważne kłopoty. W Europie już teraz mamy też coraz większe poważne kłopoty związane z ransomwarem. To jest jakby taki najbardziej e, najbardziej niebezpieczny e, najbardziej niebezpieczna rzecz, która funkcjonuje teraz w internecie, w sieci. I to, to jest z punktu widzenia przedsiębiorcy. Z punktu widzenia użytkownika no to moim zdaniem socjotechnika zawsze była najbardziej taka socjotechnika, czyli za pomocą takich za pomocą sformułowania, zdania, za pomocą e maila, informacji coś, co powoduje, że wzbudzamy zaufanie, no i za pomocą tego zaufania dokonujemy jakiejś czynności, na którą czeka. Właśnie przestępca, tak? czyli kliknięcie w link albo wysłanie danych osobowych, albo e, wpisanie loginu i hasła do banku, i tak dalej. To są wszystko e, socjotechniki, i to z kolei z punktu widzenia użytkownika e, jest je, też bardzo niebezpieczne. To, co mówiłem tutaj, ta zasada właśnie zachowania e, ograniczonego zaufania, tak? to, jest, to jest coś, co, czym powinniśmy się kierować, żeby nie dać się oszukać przez przestępców. Mhm. Jasne. Dzięki w takim razie, wielkie za rozmowę. Dobrnęliśmy już do końca. Natomiast na koniec mamy jeszcze dla Ciebie małą niespodziankę. Nasza książka, którą łącznie tutaj z Jarkiem napisaliśmy. Super. Bardzo dziękuję. E, mam nadzieję, że Ci się spodoba, chociaż przed rozmową mówiłeś, że bardziej wolisz audiobooki. audiobooka też od nas dostaniesz, mhm. <noise> e, żebyś miał formę do wyboru. Okej, okay, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się będzie dobrze czytać. Na pewno, no to koniecznie muszę przeczytać w takim razie. Drodzy widzowie, jeżeli podobała Wam się nasza dzisiejsza rozmowa, dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy, zostawcie komentarz pod spodem, polajkujcie, zostawcie subskrypcję i zaznaczcie dzwonek, żeby być zawsze na bieżąco z nowymi materiałami. Dzięki wielkie. Dzięki również.